Glutamina Olimp. Czym jest glutamina? Glutaminy powinno się łączyć, dobrze jest łączyć z kreatyną. Sama glutamina, tako jako, znaczy jest też oczywiście skuteczna i też ma na celu tutaj poprawę różnych parametrów sportowych. Jednakże bardziej popularna na przykład jest kreatyna niż glutamina i zazwyczaj ktoś chodzi na siłownię, jak miał do wyboru glutaminę albo kreatynę, to wybierze kreatynę samą niż samą glutaminę. Dobrze złączyć te dwa produkty. Glutamina też jest bardziej produktem, który tutaj zmniejsza zakwaszenie organizmu. Jest świetnym przeciwutleniaczem wolnych rodników, oczyszcza organizm z toksyn. Zwiększa kondycję, zwiększa regenerację i do tego służy glutamina. Jednak nie jest to też typowy produkt właśnie, który buduje masę mięśniową, ale gdzieś tam przyczynia się do tego. Przyczynia się do tego, jednak ma bardziej właściwości takie oczyszczające, bardziej ma takie właściwości regeneracyjne. No i do tego właśnie służy. Przede wszystkim glutamina świetnie poprawia gospodarkę wchłaniania pokarmu, czyli pokarm jest lepiej wchłaniany do organizmu, lepsza selekcja, bo tam następuje, poprawia funkcjonowanie jelit, żołądka i wszystko, co tam jest. Także jest to fajny, bezpieczny produkt, który warto mieć, jeżeli ktoś chce zacząć chodzić na siłownię i myśli o odżywkach. To warto się jednak zaopatrzyć w ten produkt, ponieważ jest naprawdę w połączeniu z kreatyną, z BCAA, z innymi, z białkiem, SMB, świetnie się uzupełnia i naprawdę szkoda by było nie dodawać glutaminy do tej diety odżywkowej, że tak powiem, wtedy, kiedy. Wtedy, kiedy człowiek ćwiczy i bierze odżywki, to warto do tego wszystkiego dodać też glutaminę.